Ekonomia to nie nauka ścisła, ale ekonomiści są skrupulatni i dokładni. O tym, jak wygląda praca ekonomisty, jakie są wyzwania w tej pracy, a także o blaskach i cieniach pracy jako ekonomista, porozmawiam z laureatem wielu nagród i konkursów ekonomicznych przeprowadzonych przez Gazetę Giełdy Parkiet oraz Narodowy Bank Polski, Grzegorzem Maliszewskim, głównym ekonomistą Banku Millennium. Witaj, Grzegorzu. Cześć, Paweł. Grzegorzu, jak długo pracujesz jako ekonomista? 15 lat. 15 lat to już wystarczająco dużo, żeby powiedzieć, jak wygląda typowy dzień pracy ekonomisty. W Twoim przypadku, jak ten dzień się kształtuje? Praca ekonomisty na szczęście ma ten atut, że nie ma typowego dnia. Są pewne czynności, które wykonujemy. Raportowanie, biuletyny, komentarze dzienne, prognozy miesięczne, kwartalne, tygodniowe. Na początek na pewno to, co większość kolegów pewnie też praktykuje, to jest zapoznanie się z wydarzeniami, jakie miały miejsce nie tyle w dniu poprzednim, bo to śledzimy na bieżąco, ale w trakcie nocy, po zamknięciu rynków dnia poprzedniego. Prasówka standardowa, no i wdrażanie się w rytm pracy analitycznej i biuletyny dla klientów. To są te główne raporty, które na początku dnia tak naprawdę dostarczamy. Z perspektywy całego dnia zaczynasz od prasówki, ale potem to siedzenie tylko przed komputerem i budowanie modeli oraz budowanie prognoz. Czy też zdarzają się jeszcze jakieś komitety, spotkania, coś, gdzie rzeczywiście tą wiedzę trzeba zaprezentować? Dokładnie tak. Część analityczna to jest tak naprawdę tylko część, która z punktu widzenia ekonomisty jest najbardziej satysfakcjonująca, ponieważ to absorbuje naszą uwagę i wymaga kreatywności i dociekliwości. W przypadku ekonomisty bankowego sporo czasu poświęca się na spotkania. Z jednej strony spotkania wewnętrzne, różnego rodzaju komitety inwestycyjne, komitety aktywów i pasywów. Innym typem spotkań są spotkania z klientami korporacyjnymi. Jest to coraz powszechniej wykorzystywana forma komunikacji instytucji finansowych z klientami. Wydaje mi się, z mojego punktu widzenia jest to coś, co dostarcza wiele doświadczenia, ponieważ pozwala zweryfikować tak naprawdę swoją wiedzę i wyniki modeli i symulacji, które się robi, z życiem realnym, ponieważ to, co ja widzę na komputerze i to, co mi wychodzi z modeli, nie zawsze musi się pokrywać z decyzjami przedsiębiorców, którzy podejmują decyzje, prowadząc działalność gospodarczą. To, co wspomniałeś, to wskazówki, które mówią, że praca ekonomisty to praca trochę analityka, trochę praca interpersonalna z osobami po drugiej stronie stołu. To wskazuje na to, że pewne kluczowe umiejętności z pewnością w tej części ekonomicznej są potrzebne. Które ty byś wymienił jako kluczowe umiejętności w pracy na stanowisku ekonomisty? Przede wszystkim, i to podejrzewam, że nie tylko w zawodzie ekonomisty, na stanowisku ekonomisty, ale w każdym obszarze, ważne są kompetencje twarde. Tak zwana Kinderstube jest to coś, co jest wymagane i bez tego nie ruszy się dalej. W przypadku ekonomisty ważna jest dociekliwość, żeby móc doszukiwać się powiązań jednych zmiennych z innymi zmiennymi i w związku z tym przeszukiwanie stosu danych. W związku z tym dociekliwość, konsekwencja. Ale przede wszystkim tak naprawdę to, na co ja stawiam tak w trakcie rozmów rekrutacyjnych, to jest pasja i zamiłowanie tak naprawdę do rynków i do gospodarki. Ponieważ jeśli chodzi o wiedzę i o Kinderstube, to ona jest dostępna i można to dość szybko i sprawnie opanować. Natomiast żeby być dobrym ekonomistą, dobrym analitykiem, trzeba poświęcać temu dużo uwagi i dużo zaangażowania, żeby móc doszukiwać się tych zależności, które są w gospodarce, a które nie są które nie są oczywiste. Wspomniałeś, że w umiejętnościach ważna jest ta skrupulatność, dokładność, ta wiedza. To pytanie, czy te rzeczy da się wynieść ze studiów, czy są jakieś konkretne polecane kierunki, a jeżeli nie studia, to kursy, gdzie można dokładnie taką wiedzę zdobyć, która będzie ceniona na stanowisku ekonomisty? Niewątpliwie kierunki ekonomiczne jako te, które dają tak zwaną Kinderstube. Z jednej strony makro i mikroekonomia, z drugiej strony kierunki czy przedmioty statystyczno-ekonometryczne. To jest coś, co jest bazą tak naprawdę do pracy ekonomisty. W związku z tym studenci kierunków ekonomicznych mają naturalne predyspozycje do tego, żeby być ekonomistami, ponieważ
mają tę kinderstube. A te elementy, które mogą nam pomóc w karierze ekonomicznej, czyli właśnie jakieś licencje lub certyfikaty, takie jak doradcy inwestycyjnego, maklera papierów wartościowych, czy uprawnienia rzeczywiście, które pozwalają nam zwiększyć te kompetencje, to które twoim zdaniem? Dla mnie ważne jest to, czy kandydat do bycia ekonomistą w trakcie rozmowy rekrutacyjnej pokazuje zainteresowanie i zrozumienie efektów. Oczywiście makler i doradca inwestycyjny, żeby uzyskać te licencje, musi się interesować tym. W związku z tym na pewno to pokazuje, że dana osoba jest zainteresowana i zgłębia te zainteresowania, ale też ważne jest to, żeby ta wiedza i ten dokument był poparty rzeczywistym takim zaangażowaniem. Żeby to nie było na takiej zasadzie, zrobię doradcę i będę miał papierek, żeby móc pokazać go w trakcie rozmowy rekrutacyjnej. Ja zwracam na to uwagę. Oczywiście to jest bardzo ważne na etapie przeglądania CV. A bazując na twojej pracy dotychczasowej, więcej doświadczenia i więcej informacji wyniosłeś z ewentualnych sukcesów i dobrych prognoz, czy raczej z porażek, gdzie nie udało się zaprognozować, czy też znaleźć odpowiednich analogii i sytuacji? Sukcesy na pewno są budujące i one pokazują, że to, co się robi, robi się dobrze. Natomiast myślę, że z punktu widzenia ekonomisty ciekawszym i ważniejszym doświadczeniem są może nie tyle porażki, co nauczki. Ponieważ jeśli nie trafimy z prognozą, zrobimy złą prognozę, no to trzeba się zastanowić, jakie było błędne założenie i wtedy szukamy albo innych założeń, innych zależności, innych zmiennych, które mogą lepiej wyjaśnić inne zmienne i mamy taki dynamiczny proces uczenia się. Jeśli będziemy ponosili cały czas sukcesy i nie będziemy rewidowali tych modeli, założeń i procedur, to w pewnym momencie okaże się to niesłuszne. W związku z tym czasem przyda się porażka czy nauczka, żeby zaktywizować się do poszukiwania nowych zależności. Żeby sprawdzić, gdzie nie mieliśmy racji. Przejdźmy teraz do blasków i cieniów pracy ekonomisty, bo w każdej pracy są takie elementy, które niestety trzeba wykonać, a które nie są specjalnie lubiane. W przypadku ekonomisty, jakie czynniki negatywne trzeba brać pod uwagę, jeżeli chce się pracować w tym zawodzie? W przypadku ekonomisty bankowego mogą być to spotkania, które z punktu widzenia ekonomisty nie są zbytnio angażujące. Pewną wadą, w cudzysłowie bym powiedział, jest nielimitowany czas pracy. W takim sensie, że nawet dobry ekonomista, jeśli wyjdzie z biura i poza instytucją się znajduje, zawsze śledzi na bieżąco to, co się dzieje na rynkach finansowych, to, co się dzieje w gospodarce. To, co może być też ważne z punktu widzenia pracy ekonomisty, to jest umiejętność działania w warunkach stresu. Często na podstawie naszych decyzji podejmowane są decyzje inwestycyjne na komitetach inwestycyjnych. W związku z tym też trzeba mieć świadomość tego, że na bazie naszego scenariusza makroekonomicznego angażowane są środki albo instytucji, w której pracujemy w formie inwestycji kapitałowych, ale też decyzje inwestycyjne klientów korporacyjnych, które przygotowują swoje budżety też na podstawie naszych analiz. I tu płynnie przechodzimy do plusów takiej pracy ekonomisty. Z tych plusów, które sprawiają, że rzeczywiście chce się rano wstać z łóżka, że chce się wykonywać tę pracę, co twoim zdaniem jest najlepsze? Myślę, że brak rutyny i zmienność otoczenia, ponieważ nawet jeśli mamy pewne rzeczy rutynowo robione w biurze ekonomisty, czyli biuletyny dzienne, tygodniowe, no to są rutyny, które każde biuro ekonomisty ma. To też jest tak zmienne, że jesteśmy w takim ciągłym, dynamicznym procesie uczenia się i to chyba jest najlepsze, ponieważ jeśli lubimy tę pracę i jeśli jest ona naszą pasją, to co się dzieje na rynkach daje nam impuls do tego, żeby to jeszcze bardziej poznawać. Skoro już wiemy, jak wygląda typowy dzień pracy i że nie jest on typowy, jakie są kluczowe umiejętności, jakie cechy warto zdobyć po drodze, aspirując do bycia ekonomistą, to mając swój bagaż doświadczeń, komu byś polecał pracę jako ekonomista? Osobom, które lubią ekonomię, a nie jest ich wiele, bo ekonomia jest dość specyficzną nauką i
trzeba ekonomię rozumieć. Żeby być dobrym ekonomistą, trzeba ekonomię rozumieć, a nie uczyć się tej ekonomii. Bo na studiach, pamiętam, problemem było to, że wiele kolegów, koleżanek uczyło się mikro i makroekonomii. Na to się nakłada skrupulatność, rzetelność i taka drobiazgowość, ale też cierpliwość. Oczywiście. A Grzegorzu, jeszcze patrząc w przyszłość, takie perspektywy kariery ekonomicznej, to każdy ekonomista chce być głównym ekonomistą banku, a może trafić do Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Co jest zwieńczeniem kariery ekonomisty? Oczywiście praca na stanowisku analityka czy ekonomisty w Międzynarodowym Funduszu Walutowym i czy też Banku Światowym jest prestiżowa i nobilitująca, aczkolwiek wymaga pewnego zaangażowania politycznego, co nie każdy chce uskuteczniać. Teraz jest też dużo więcej możliwości wykazania się jako, czy angażowania się jako ekonomista. Wcześniej rzeczywiście to były stanowiska głównych ekonomistów w bankach, czy też inne ośrodki analityczne w instytucjach finansowych. Teraz ekonomistów powołują fundusze inwestycyjne, firmy z sektora przemysłowego mają również komórki analityczne. W związku z tym tych możliwości wykazywania się jako ekonomista jest już dużo więcej. I myślę, że w obecnych uwarunkowaniach pole do pracy ekonomistów jest dużo szersze niż możliwości, które były jeszcze kilkanaście lat temu. Grzegorzu, serdecznie dziękuję za przybliżenie pracy ekonomisty i Tobie życzę samych udanych prognoz oraz nauczek na tych najmniejszych błędach. Naszym gościem był Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium.